Ja i prawdopodobnie wielu innych graczy naoglądaliśmy się wystarczająco buildów w cudzysłowie na 150 poziom postaci, który wymaga sprzętu z końca gry, a ogląda film ktoś, kto dopiero zaczyna grę i nie ma pojęcia gdzie, co, jak. Więc zamiast pokazywać gotową postać i kupę sprzętu, postaram się wyjaśnić proces myślowy, jakie są nasze cele, jaką trasą mniej więcej podążać, jakie przedmioty starać się zdobyć, na jakich atrybutach skupiać się na konkretnym poziomie i jaki poziom powinniśmy mieć w danym obszarze. Także jeżeli coś takiego was interesuje, to zapraszam na Jak być magiem. No dobra, ale czemu magiem? Nubię, ty śmierdzący. W sumie przy 1000 godzin w Eldenie żaden inny build nie złapał mnie tak na haczyk. Przy żadnym innym buildzie nie bawiłem się tak dobrze. Mamy naprawdę duże obrażenia, mamy mobilność, różnorodność czarów i nie polegamy w ogóle na ciężkim pancerzu. Jeżeli chodzi o wady, to niestety daje optymalniejszą opcję. Najczęściej będzie używanie Carrion Slicera po prostu ile wlezie. Postaram się wspomnieć o każdej opcji, która jest dostępna, ale to najzwyczajniej niemożliwe, żeby wymienić je wszystkie, więc postaram się po prostu nakierować was na dobry tor. A w opis filmu postaram się wrzucić wszystkie możliwe linki z wiki, jakie znajdę. Maga zaczynamy tak samo jak każdy inny build, więc pierwsze co robię po wyjściu z grobowca, to idę do Kalego i kupuję crafting kit, bo nie jestem Unga Bunga i lubię używać konsumów. Ogólnie nie mamy zbyt dużo miejsca do manewru, jeżeli chodzi o walkę na samym początku, więc używamy tego miecza, który dostaliśmy i czasami zawstydzeni używamy piu piu laserka, ale staram się nie. Po tych pierwszych zakupach możemy sobie pochodzić, pozwiedzać, powalczyć, ale ogólnie polecam iść na wschód, do kościoła Mariki i tam zdobyć flaszkę, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Po tym naszym największym celem staje się zdobycie scrollu, który ma w sobie Carrion Slicer i odblokowanie Selen. Bo Selen to pierwsza i najbliższa nauczycielka czarów. Pamiętajcie, że w międzyczasie możemy robić questy, tak jak Kenneth Hyde i jego Fort, czy quest Blade'a, a drugorzędnym celem jest zawsze ulepszanie naszej flaszki. Po odblokowaniu Selen pierwszym zakupem jest karyjski siekacz, później ewentualnie zaklęta broń, jeżeli chcemy bawić się miecz. I kierujemy się na południe do Whipping Peninsula, bo tam jest bardzo dużo przedmiotów, które pomogą nam rozwinąć postać. Po odwiedzeniu handlarza skaczemy na górę, rozwiązujemy zagadkę i zabieramy kamień pamięci, żeby mieć więcej miejsca na czary, a potem udajemy się na północną część półwyspu, pamiętając, żeby zbierać nasionka i łzy w celu ulepszenia flaszki. I tutaj czeka nas starcie z królową półludzi, której kostur jest jednym z dwóch, które posłużą nam przez ponad połowę gry. Wszystkie materiały do ulepszeń będziemy poświęcać na ulepszanie tego właśnie kosturu. Gdy już go ulepszymy, to naszym następnym celem jest dostać się jak najbliżej poziomu 30, więc czyścimy cały półwysep, jeżeli się da, i idziemy dalej. W tym momencie zazwyczaj odblokowuję Patchesa i korzystam z pułapki, która przynosi mnie do Kaylin. Wychodzę z lochu i robię szybką rundkę, zbierając po drodze nasiona. Moim celem jest zaklęcie Roxling, które bardzo nam się przyda, oraz Meteoric Staff, który jest alternatywą do naszego kosturu. Od tej pory jesteśmy gotowi na pierwszego większego bossa, czyli Margita, i wszystko, co będzie dalej przed nami. W samym Stormvale nie ma zbyt dużo rzeczy, które nas interesują. Może popioły wojny od Rogera, albo ewentualnie Misericordia. Ale następny przystanek to Lurnia. To w tej lokacji magowie zyskują najwięcej mocy, więc do dzieła. Pierwszą rzeczą, którą robimy po wejściu, to podniesienie następnego scrolla z czarami, który damy później następnemu nauczycielowi. Osobiście Akademię preferuję robić na końcu, dlatego że tam jest najwięcej przeciwników, którzy są odporni na magię. Zbieramy jak najwięcej kamieni do ulepszeń. W zachodniej części mamy do zdobycia 3 kamienie pamięci, z czego jeden jest za bossem, więc odkładam go zazwyczaj na później. Musimy tylko pamiętać o questie Thopsa i po drodze zdobywamy klucz do Akademii. I na koniec robimy jeszcze opcjonalny dungeon, w którym znajdziemy zaklęcie Terra Magica, które wzmocni nie tylko nasze zaklęcia, ale wzmocni też wszystkie zadawane magiczne obrażenia, nawet od broni. Przy okazji możemy zgarnąć też łzę dającą plus 10 do inteligencji, którą znajdziemy u podnóża klifu przy Caria Manor. Po czym robimy prawą stronę Lurni. Tutaj interesuje nas Miriel, który jest następnym nauczycielem czarów. Na południowo-wschodniej części urwiska znajdziemy wieżę, a w niej Carrion Glintstone Staff, który boostuje obrażenia od Slicera. Nie Glintblade, bo ten drugi boostuje tylko obrażenia od czarów, które zostawiają ostrza nad naszą głową. Później szybka podróż na północ i tam czeka nas awatar drzewa, z którego dostajemy łzę do flaszki, która zwiększa nam obrażenia od magii. No i zaczynamy męczarnię z Akademią. Głównym celem w Akademii jest zdobycie 2 talizmanów i 1 staffu. One pozwolą nam na wytworzenie już własnego stylu gry. Kostur to Azure Staff. Te talizmany to mały Graven Mask, który zwiększa nam obrażenia od magii, i Radagon's Icon. Kostur daje nam bonusy, nawet jeżeli nie spełniamy wymagań, więc trzymamy go w lewej ręce i nie używamy go aktywnie do rzucania czarów, a w połączeniu z ikoną Radagona daje nam on maksymalną prędkość rzucania czarów. Próbujemy też znaleźć bliźniaczą koronę z jednego z krabów, która będzie potrzebna później do rozwiązania zagadki w wieży, która ma jedne z najlepszych czarów w całej grze. W samej Akademii znajdziemy jeszcze czar komety
i zapasowy klucz do Akademii potrzebny do skończenia questa Thopsa, który musimy skończyć, żeby dostać się do tej wcześniej wspomnianej wieży. To do samej Renali, to jest ona bardzo odporna na magię. To znaczy, że będzie nam iść bardzo mozolnie normalnymi czarami, więc tu musimy uzbroić się w cierpliwość albo skorzystać z broni, która ma małe wymagania i powoduje krwawienie. Teraz powinniśmy mieć albo zbliżać się do 50 poziomu i dosłownie na chwilę przestaję levelować wigor, żeby dodać sobie kilka punktów w umysł, co by ułatwić sobie czarowanie, po czym znów skupiam się na wigorze do minimum 40 punktów. Następnym przystankiem w podróży powinna być prawdopodobnie Karja Manor, bo tam znajdziemy najwięcej przydatnych zaklęć, w tym Karjan Piercer i Łuk Lorety. Możemy tu zdobyć kolejny Kamień Pamięci oraz rozpocząć quest Rani i Seluvisa. Oba są warte zrobienia, a jeżeli podoba wam się czapka czarodzieja, to niedługo ją zdobędziemy. Kontynuujemy ulepszanie naszego kostura i lecimy dalej. W tym momencie jesteśmy na rozdrożu, bo mamy wybór iść do Altus Plateau albo skończyć podziemia i Caelid w celu zabicia Radana i uzyskania dostępu do Nokron. Najważniejszym, jeżeli nie jedynym elementem, który będzie potrzebny do naszego buildu, to talizman pochodzący z rogatego bossa. Zwraca on nam manę za każdego pokonanego przeciwnika, w efekcie wydłużając czas między odpoczynkami tak długo, jak znajdziemy dużo słabych wrogów do pokonania. Jeżeli jednak chcemy uzyskać opcjonalny talizman magicznego skorpiona, który zwiększy nam obrażenia magiczne, to musimy opóźnić wyprawę do Nokron i najpierw wybrać się do Altus Plateau, by skończyć quest Seluvisa. W przeciwnym razie przyspieszymy jego koniec i uzyskamy dostęp tylko do jego ciuszków i czapki. Przy okazji możemy zebrać tu kilka przydatnych przedmiotów, takich jak kaptur zwiększający manę, czy talizman Godfreya, który zwiększa obrażenia od ładowanych zaklęć. Do tego jest tu tona łez i nasion potrzebnych do ulepszenia naszej flaszki. Po skończeniu pierwszej części questu Rani zyskujemy dostęp do odwróconej wieży dzięki klepsydrze, a to prowadzi nas do talizmanu dającego nam plus 5 do intelektu. Na 70 poziomie powinniśmy celować w jakieś 42 punkty inteligencji łącznie, bo to daje nam największy zakres czarów. Cała reszta w wigor i trochę umysłu, chyba że jesteście kozakami albo nie szkoda wam nerwów na umieranie od ataków, które mogliście przeżyć. W tym momencie możemy eksplorować, skończyć quest Rani albo iść do Mount Gelmir. Nie ma to większego znaczenia. Naszym głównym celem jest dostać się do stolicy, levelować i pokonać wszystkich bossów w drodze do Morgotha łącznie z nim samym. Po pokonaniu wizji Godfreya otwiera nam się ostatni slot na talizman i przez to mamy więcej opcji, z czego jedna to po prostu więcej obrażeń. Liczba naszych flaszek powinna zbliżać się do maksimum, jeżeli jeszcze tam nie jest. To do podziału flaszek sugeruje pół na pół albo coś koło tego. Osobiście preferuję konfigurację 6 do many i 8 do życia. Teraz naszym celem jest powolne i stabilne zwiększenie obrażeń. W tym celu posłużą nam głównie ulepszenia broni i zwiększanie inteligencji. Musimy też zdecydować między obrażeniami i szybkością. Jeżeli nie używamy zwykłej broni, to w lewej ręce powinniśmy mieć jakiś kostur, który daje nam pasywne bonusy. Wybór głównie leży między Azurem, który da nam maksymalną prędkość czarów, i Kariant Glintstone Staffem, dzięki któremu Slicer, Piercer i wszystkie czary oparte na mieczach będą zadawać znacznie większe obrażenia. Jeżeli chcemy min-maxować i mamy materiały do ulepszeń, to po przekroczeniu 42 punktów inteligencji możemy zacząć używać Academy Glintstone Staff, który jest bardzo łatwo dostępny. Powinniśmy być już na 90 poziomie, co jednocześnie jest pierwszym przystankiem, jeżeli chodzi o buildy multiplayer. Mój setup to tylko przykład, jeżeli chcemy się skupić tylko i wyłącznie na czarowaniu, co moim zdaniem daje najwięcej zabawy, ale jeżeli chcemy używać broni, to możemy śmiało zainwestować kilka punktów w siłę czy zręczność, tylko nie przesadzajmy. Do tego, by nasz build był kompletny, potrzebujemy jeszcze jednego talizmanu. Jest to duża wersja Graven Mask, który zwiększa obrażenia od magii. Niestety droga do niego jest dość długa. Znajduje się on w Consecrated Snowfield, co oznacza, że potrzebujemy dwóch połówek talizmanu, z których pierwsza jest na południu Lurni w spustoszonej wiosce, a do zdobycia drugiej musimy pokonać niezbyt lubianego bossa w forcie na północnym krańcu Mountain Tops of the Giants. Po tym musimy dostać się windą do Consecrated Snowfield, podążać wschodnią ścianą, aż znajdziemy wieżę maga, rozwiązać zagadkę i podnieść talizman. Ja zrobiłem to na levelu 90, ale śmiało możemy iść dalej, nawet jeżeli zależy nam na multiplayerze. Następnym przystankiem jest meta level, czyli 125, a później 139, 150 albo i nawet 200. Tu jest kilka przykładowych buildów, ale ogólna zasada jest taka, że jeżeli osiągnęliśmy próg 60 punktów wigoru, to naszym celem jest dojść jak najbliżej 80 punktów inteligencji, a całą resztę inwestujemy w umysł dla większej ilości many, bądź endurance, jeżeli chcemy nosić cięższe wyposażenie. Jeżeli dobrniemy do 80 punktów inteligencji, to śmiało możemy zmienić staw na Regal Scepter pochodzący od Renali, albo Staff Lustata, który zwiększy nam obrażenia kosztem punktów many. Jeżeli chodzi o mnie, to wybór czarów jest trochę motywowany faktem, że lubię PvP.
zwykłej grze sprawdzają się one jednak bez problemu. Do moich ulubionych należy na pewno Slicer, Piercer, Night Maiden's Mist, Gavel of Haima, kiedy potrzebuje poise, Cannon of Haima, kiedy chce zadać obrażenia obszarowe, a do tego Comet i Swift Shard do szybkich obrażeń z dystansu, oba czary Lorety, gdy cel jest nad lub pode mną za osłoną, Terra Magica dla zwiększonych obrażeń i oczywiście Rocksling do nokautowania smoków. Pamiętajcie jednak, że to tylko kilka czarów i mój wybór. Macie tutaj pełną dowolność i możecie wszystko przetestować i zbudować maga pod siebie. Jeżeli macie jakieś pytania albo wskazówki, to śmiało zostawcie je w komentarzu. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć, a w opisie wkleję linki do wszystkich źródeł, z których czerpałem wiedzę. Jeżeli ten format poradnika wam odpowiada i chcielibyście zobaczyć inny build, to dajcie znać, bo jest dość pracochłonny. I z tym idźcie w świat i nie besztajcie dobrego imienia magów, tak jak ten pan tutaj. Jeżeli wam się podobało, to na dole jest przycisk subskrypcji i dzwonek, a mnie znajdziecie prawie codziennie wieczorem na Twitchu. Trzymajcie się ciepło, ciasno i bezpiecznie i zobaczymy się następnym razem.